zainspirowało mnie, żeby dowiedzieć się, co Wisła uczyniła kiedyś w Warszawie, bo ja nigdy tego nie rozumiałem, zwłaszcza na prawym brzegu. Żeby sprawdzić, jak jest, na nowych danych, których kiedyś nie było. Dostałem zaproszenie od kolegów po fachu, czyli geografów, do uczestnictwa w takim projekcie, którego celem będzie stworzenie mapy w różnych dużych miastach w Polsce, która będzie prezentować, jak rzeźba terenu wpłynęła na rozwój tego miasta i czy w ogóle spod wielkiego miasta da się wydobyć naturalną rzeźbę terenu. No i ponieważ ja lubię rzekę Wisłę i lubię też Warszawę, z którą się identyfikuję, to podjąłem to wyzwanie. Postanowiliśmy wykorzystać dosyć nowatorskie dane, które weryfikują wiele rzeczy inaczej niż byśmy przypuszczali. Chciałem sprawdzić bardzo prostą rzecz. Gdzie w Warszawie w czasie powodzi będziemy mieli do czynienia z terenem zalanym przez rzekę? Ewentualnie, czy są jakieś ślady dawnych powodzi? Czy będzie można jakoś to łatwo przedstawić w sposób znośny dla nieprofesjonalistów, którzy nie wiedzą, co to jest geomorfologia, którzy nie wiedzą, że geomorfologia jest piękną nauką. No i projekt trwał prawie 2 lata. Najpierw musieliśmy kupić te dane. To było dosyć skomplikowane, bo dane miały chyba tam kilkadziesiąt gigabajtów. Następnie musieliśmy je w odpowiedni sposób przetworzyć i później musieliśmy te dane zaprezentować wizualnie tak, aby przypominały naturalną rzeźbę terenu. No to było trudne wyzwanie, ale zrobiliśmy to tak, że teren, który jest wysoko położony i nie ma nic wspólnego z rzeką, w warunkach polskich jest ukształtowany przez lodowce, został na tej mapie wyświetlony automatycznie przez komputer w sposób czerwony, intensywny czerwony. No i w legendzie możemy przeczytać, że to jest 20-25 metrów ponad poziom wody w korycie rzeki. Na żółto wyświetliliśmy tak zwane tarasy rzeczne, ale te wyższe, nadzalewowe tarasy są wyświetlone na żółto. Czyli w czasie powodzi woda nie powinna tu wtargnąć, woda idąca od rzeki. Natomiast na niebiesko wyświetlony jest taras zalewowy, zwany też łowiną zalewową, czyli w czasie powodzi to wszystko będzie zalane. No może warto powiedzieć, że powódź no to będzie wtedy, kiedy zostaną przerwane wały przeciwpowodziowe albo woda się przeleje górą. I wyznaczyliśmy też takie miejsca, gdzie te wały mogą zostać przerwane. No to było na podstawie wielu naszych wcześniejszych badań w innych terenach, nie w Warszawie. I zaznaczyliśmy te miejsca czerwonymi strzałkami. I no mamy tutaj niedaleko Mostu Siekierkowskiego takie miejsce i po prawej, i po lewej. Po prawej, czyli praskiej stronie Wisły, no widać, że w czasie powodzi ta woda będzie dążyć tutaj do tego zakola wawerskiego. Mamy też takie miejsca, jakbyśmy się przemieścili w dół rzeki, czyli na północ, poniżej Warszawy, w Łomiankach. No, z naszej analizy wynika, że Łomianki prędzej czy później czeka wielka katastrofa. Co jeszcze ciekawego odkryliśmy na tych danych? Taras pozornie nadzalewowy, którego rzeka nie powinna zalać w czasie powodzi, okazało się, że jest na nim bardzo dużo śladów erozji, którą uczyniła rzeka. I ślady te kumulują się w jednym miejscu. Zaczyna się to mniej więcej na północ od Targówka i tak przez Białołękę idzie w stronę Narwi. No i uznaliśmy, że to jest kanał Ulgi, naturalny kanał Ulgi. On prawdopodobnie funkcjonował głównie w czasie powodzi zatorowych. Takie, które dzieją się zimą, kiedy główne koryto rzeki zapycha się lodem i wtedy woda spiętrza się, podwyższa się poziom wody. Nawet przy względnie małej ilości wody to się dzieje i woda wtedy szuka ulgi, szuka nowej drogi, którą mogłoby ominąć zator. No i to jest właśnie tu między Białołęką w stronę Legionowa, między Wydmami, piękny, naturalny kanał Ulgi. Coś, co hydrotechnicy nauczyli się projektować. No, odkryliśmy też, że w Warszawie jest dużo wydm. One akurat na tej mapie nie są najlepiej widoczne, bo my tu się skupiliśmy na rzece. Te wydmy pojawiają się tylko i wyłącznie na praskiej stronie Wisły, no a po lewej to dopiero poniżej Warszawy w Puszczy Kampinoskiej.
No i stwierdziliśmy, że są dwa miejsca w Warszawie, które nas bardzo zaskoczyły, godne ochrony, zachowania dla przyszłych pokoleń. No bo Warszawa jest wielkim miastem, które się ciągle rozbudowuje. W pewien sposób jest miastem wręcz amerykańskim, bo powstają tu wielkie drapacze chmur, czego w Europie prawie nie ma. I w tych dwóch miejscach widać, otoczonych często zabudową, że ta zabudowa wkracza na domenę rzeki, czyli teren, który rzeka ukształtowała. Pierwsze takie miejsce zostało właśnie rozcięte mostem południowym i to jest Natolin, ale ten Natolin niżej położony, poniżej Ursynowa, czyli już na Wilanowie. I tam są liczne ślady świadczące o tym, że niedawno tam płynęła woda Wisły. Być może to było ujście Jeziorki, które jest tutaj powyżej, ale już nie roztrząsaliśmy tego. Natomiast drugie miejsce jest absolutnie rewelacyjne, bo zostało zupełnie otoczone urbanizacją, gęstymi blokami, budynkami, centrami handlowymi. To jest Park Leśny Brudno. I ten Park Leśny Brudno to są pięknie zachowane, stare koryta boczne rzeki prawdopodobnie. Według moich przypuszczeń one się kontynuowały od tego właśnie zakola wawerskiego tutaj, ale to wszystko zostało zabudowane, a w tym miejscu, czyli w Parku Leśnym Brudno, jest to pięknie zachowane. No, to nie jest może powód do dumy, ale ja w tej praskiej strony Wisły nie znam zbyt dobrze, rzadko bywam za Wisłą. I udało się to wszystko zrobić na podstawie jednolitych danych, czyli danych ze skaningu laserowego. No to są bardzo dane o dużej dokładności. Dokładność takiego modelu rzeźby X, Y, Z, X, Y to są współrzędne jakby geograficzne, a Z to jest właśnie wysokość, czyli jakby miara rzeźby terenu, no to dokładność tu jest rzędu kilkunastu centymetrów. I udało się to wszystko przedstawić na jednej mapie, którą można sobie łatwo wydrukować w skali A1 albo inaczej w skali 1 do 50 tysięcy. Ponieważ jest to też jakby częścią artykułu naukowego, musieliśmy zaznaczyć, gdzie jest Polska. No i musieliśmy zaznaczyć też, jak to ma się do rzeźby terenu w całej Polsce. Czyli do brązowych gór, Karpat, Sudetów i malutkich gór świętokrzyskich, do wyżyn, które tu zaznaczyliśmy na pomarańczowo, do pojezierzy, które są na jasno zielono, no i w obrębie tak zwanych wysoczesn staroglacjalnych, bezjeziornych, na środku mamy Warszawę, obrysowaną tutaj na czerwono nasz teren. Bardzo dużo wszyscy autorzy tej mapy wykonywali badań terenowych w swoich terenach, w terenach swoich prac doktorskich, habilitacji, czyli na przykład to była Wisła powyżej Płocka, Wisła między Górą Kalwarią a Dęblinem, Wisła Środkowa, Bug. I te nasze doświadczenia z terenów naturalnych, gdzie wszystko jest łatwo widoczne, bo nie zostało zabudowane, przynieśliśmy w ten teren zurbanizowany. No i trochę wstyd, ale po tej Warszawie za dużo nie jeździliśmy. No na przykład ja w Parku Leśnym Brudno nigdy nie byłem, chcę tam bardzo pojechać, ale nie mam na to czasu. Natomiast tego typu badania zawsze powinny być zweryfikowane w terenie i mam nadzieję, że tą weryfikację kiedyś zrobimy. To wszystko zostało wykonane zdalnie, na ekranie monitora. Ja myślę, że ta mapa może jasno pokazać wszelkim służbom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną, za ochronę przeciwpowodziową, ale także ubezpieczycielom na przykład, którzy ubezpieczają nieruchomości, albo deweloperom, którzy je budują, czy też ludziom, którzy kupują sobie mieszkania, czy budują domy, gdzie w Warszawie prędzej czy później może ich spotkać katastrofa związana z zalaniem terenu w czasie powodzi. I to też był jeden z celów. Chcieliśmy ludziom w jasny sposób pokazać graficznie, w legendzie to jest też objaśnione, która część Warszawy przynależy do Doliny Wisły i to tej najniższej części doliny, czyli tarasu zalewowego, który gdyby nie wały przeciwpowodziowe, w czasie każdego wezbrania byłby zalewany. Warto dodać, że te wezbrania nie zawsze mają związek z ulewami, opadami deszczu w Warszawie. Te wezbrania do Warszawy często przechodzą z gwałtownych opadów, które są w Karpatach, albo z topnienia śniegu, który w Karpatach się zakumulował. I te wezbrania, zamieniające się w katastrofalne powodzie często, wywoływały zatory lodowe. I Warszawa jest niejako do zatorów lodowych predysponowana, bo Dolina Wisły, a zwłaszcza ta część zalewowa i koryto, zwęża się, gwałtownie się zwęża, dlatego
hydrotechnicy, hydrolodzy, później się rozszerza. Hydrotechnicy, hydrolodzy wymyślili taki termin jak gorset, czyli taki fragment takiej dawnej garderoby, który miał podkreślić smukłą talię. No i właśnie Warszawa zwęża się i tu jest ta smukła talia, to jest Śródmieście. Prawdopodobnie dlatego w tym miejscu też Warszawa powstała, że był to brud w ogóle przez Wisłę, bardzo wysoki brzeg, no wręcz możemy to nazwać przełomem, że to jest przełom Wisły w Warszawie, ta część śródmiejska. Jak pójdziemy na północ od Śródmieścia, to Dolina Wisły się rozszerza do 30 km. Mamy wielką puszczę kampinoską z wydmami i między te wydmy też całkiem niedawno woda się wlewała. Wydaje mi się, że ta mapa może być pewnym przełomem, bo my jasno pokazujemy, że tam, gdzie inni specjaliści z tej branży, geografowie, geolodzy, hydrolodzy, pokazywali, że mamy teoretycznie taras nadzalewowy, czyli mówię o Pradze Północ, Targówku, Białołęce, jest tyle świeżych śladów powodzi, że to jednak jest taras zalewowy, więc no, nie można tam spać spokojnie, jeśli chodzi o problem powodzi. I to jest zdecydowanie przełom. Żeby spać spokojnie, no to tak budować domy, aby nie było w nich piwnic, aby były na podwyższeniu i liczyć się z tym, że te dolne kondygnacje mogą jednak być podtopione. No ale oczywiście inżynieria wodna, hydrotechnika no, służy tutaj pomocą i wały przeciwpowodziowe są budowane często z przegrodami takimi, które uniemożliwiają przesączanie wody przez nie. No to są ciężkie pieniądze, ale to wszystko jest zawodne. Zawsze rzeka może ulec takiemu spiętrzeniu w czasie zatoru, że przeleje się górą ponad najlepszymi wałami przeciwpowodziowymi. I chciałbym, żeby o tym wszyscy pamiętali, mieszkający na terenach zalewowych. Jest takie pojęcie pamięci powodziowej, ona jest krótka. Jak w 2010 roku była dosyć duża powódź w Polsce, nazywana powodzią stulecia czy tysiąclecia, to za 10-20 lat pewnie będzie kolejna powódź, równie katastrofalna, ale o tej z 2010 roku już będzie mało kto pamiętał, poza specjalistami. Takie spiętrzenia wody przez zatory lodowe, to wydaje się, że na rzekach nizinnych Polski, płynących właśnie na Mazowszu, na Podlasiu, Bug, Narew, Wisła, to jest główna przyczyna powodzi. I w zasadzie w tych dniach teraz możemy taką sytuację oglądać w Płocku, gdzie jest zator i przy względnie małej ilości wody no jest stan alarmowy przekroczony, woda opiera się o wały, te wały zaczynają przysiąkać i jest zagrożenie, że zostaną po prostu przerwane. Płyną od strony Włocławka do Płocka lodołamacze, które kruszą ten lód. Miejmy nadzieję, że im się uda to rozkruszyć i wtedy taka przegroda z lodu, która zrobiła się w korycie i jakby przegradza to, że woda nie może płynąć i się podpiętrza, jest coraz wyżej, coraz wyżej. Jeśli zostanie naturalnie przełamana i przy pomocy tych lodołamaczy, no to nic nie będzie działo, ale jeśli spiętrzy to się za wysoko, no to woda przerywa wały przeciwpowodziowe, zalewa domy, zalewa pola uprawne i dochodzi do dużych strat ekonomicznych i hydrolodzy nazywają to wtedy powodzią. W Płocku to człowiek sam sobie to trochę zawinił, bo został wybudowany we Włocławku stopień wodny, czyli taka zapora. No i przed tą zaporą woda w zasadzie stoi. Na stojącej wodzie znacznie szybciej rozwijają się zjawiska lodowe, czyli szybciej zamarza, to tak jak jezioro. No i jakby ta rzeka woda w rzece dołącza się do tego lodu, który jest na jeziorze. I dlatego ten odcinek Wisły poniżej Modlina, tam Wyszogród, Kępa Polska do Płocka jest w tej chwili najbardziej zatorogennym w Polsce, a może i w całej Europie. Natomiast w Wiśle, w Warszawie, naturalnie było to uwarunkowane właśnie przełomem, tym zwężeniem koryta rzeki i też wypłyceniem rzeki. Tutaj są twarde, odporne na erozję utwory geologiczne, tak jak gliny zwałowe, iły pstre, obrukowane otoczakami, kamieniami. No i prawdopodobnie w tych miejscach te zatory się wielokrotnie zdarzały i wtedy woda, szukając, jak to może ominąć, formowała te formy erozyjne, które tutaj zaznaczyliśmy. W wielkim mieście, na które wszyscy patrzą przez pryzmat właśnie dynamicznego jego rozwoju, wieżowców, metra, wielkich pieniędzy, dzięki tym nowoczesnym danym i dzięki pewnej inspiracji autorów uważających, że geomorfologia jest piękną nauką,
możemy odkryć ślady przeszłości i to przeszłości dawniejszej niż to, co człowiek tutaj zdziałał, tylko to, co się działo, zanim w ogóle ludzie się pojawili w Warszawie. I warto zawsze próbować i zrozumieć, jak działa przyroda. I jako przyrodę rozumiem tą przyrodę nieożywioną zwłaszcza. Bo jest to bardzo fascynujące, odpowiadanie na proste pytania.